Cześć, dzień dobry internecie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku chciałabym opowiedzieć Wam o książce, która wpadła w moje łapska już praktycznie na początku całego mojego pobytu w Kenii. Jest to coś, o czym chciałam się dla Was rozgadać już jakiś czas temu, no i podzielić się po prostu moim zdaniem na ten temat. I to jest książka, którą ja osobiście podpatrzyłam u bestsellerek, konkretnie w momencie, w którym byłam właśnie na urodzinach Ani. Nie jakoś tak, nie wiem, wywiązała się rozmowa o Okrutnym Księciu, kiedy dorabiałam brodę Marcie. Nie pytajcie, o co chodzi, po prostu obejrzyjcie sobie vloga u bestów. W każdym razie właśnie wówczas wywiązała się rozmowa o tym cudeńku, zresztą przez cały dzień zachwycałam się wydaniem w twardej oprawie po angielsku i obiecuję sobie, że kiedyś to po prostu wejdzie w moje szpony i zdarzy się jeszcze moment, w którym przeczytam właśnie Okrutnego Księcia w języku angielskim. Mam nadzieję, że ten moment będzie już niedługo. Ale w każdym razie jest to książka stosunkowo specyficzna, młodzieżówka. Bardzo dobrze mi się ją czytało. Zacznijmy może od początku. Ta książka przedstawia losy trzech sióstr, z czego tylko jedna ta małpa mi idzie, o Boże, nie idź w moim kierunku. Tylko jedną mogę nazwać taką pełnoprawną bohaterką. Dziewczyna nazywa się Judy. Szczerze, od razu mi się skojarzyła z tym takim króliczkiem z Utopii, no nic na to nie poradzę. W każdym razie jest to bohaterka o bardzo wyrazistym charakterze. Ja takie charaktery uwielbiam, więc od początku tak naprawdę przyciągnęła mnie do siebie jak magnes. Świat przedstawiony poznajemy w momencie, w którym do domu właśnie trzech sióstr trafia jakiś elf, jakiś wróżek, w ogóle nikt nie wie, o co chodzi. Okazuje się, że ich matka kiedyś była właśnie związana z tym elfem, no i on po prostu w ramach takiej trochę zemsty, trochę przypadku, trochę takiego ciągu zdarzeń, no po prostu doprowadza to do śmierci ich rodziców, no i trójka dziewcząt zostaje po prostu zabrana do świata zupełnie odmiennego od świata ludzi, do świata wróżków, świata elfów. Zdaję sobie doskonale sprawę, że nie odmienia się wróżków. Jestem ciekawa, ile komentarzy o tym dostanę. W każdym razie jest to świat magiczny, świat, z jakim ja jeszcze do tej pory nie spotkałam się i świat, który na początku zupełnie mnie odrzucał, bo wydawał mi się infantylny. Nie mogłam się w nim totalnie zaklimatyzować. Serio, wróżki, elfy, w ogóle o co chodzi? Dlatego na początku książka szła mi delikatnie opornie, ale na szczęście przebrnęłam przez to jakoś tak powoli. Klimatyzowałam się, poznawałam postacie, a na pewno czymś, co mnie zupełnie do tego już przekonało, było okrucieństwo tych postaci. Dlatego, że to nie są miłe wróżki, które po prostu pogładzą cię po główce i przyniosą ci ciasteczko, zaczarują cię magicznie. Nie, to są postacie okrutne, dużo gorsze od głównej bohaterki. Bardzo mocny nacisk one dawały na zemstę, na taki swój własny, osobisty egoizm i własne korzyści. To nie były postacie pozytywne, to nie byli tacy typowi elfowie, bym powiedziała. To mnie szczerze w tej książce tak bardzo urzekło, że cały ten świat był zły, był okrutny. I nasza bohaterka na początku próbuje odnaleźć się tam jako dziewczyna z takim trochę swoim własnym systemem moralności. Jest taki cytat w tej książce, który bardzo mocno zapadł mi w pamięć. Parafrazując, Judy ma takie przemyślenia, że nie może być lepsza od nich, bo są nieśmiertelni, bo są wysoko postawieni, mają swoją własną hierarchię wartości, zawsze będzie na przegranej pozycji. Dlatego stanę się dużo gorsza od nich. I to jest w ogóle pierwsza postać, z jaką się spotykam, w której bohaterka ma takie dosyć nietypowe podejście do świata, a jednocześnie jest totalnie sympatyczna, ale ma swój jasno wyznaczony cel, do którego dąży, jest niesamowicie inteligentna i to ona właśnie przyciąga mnie jak magnes. I to dlatego i dla niej, w większości jeszcze dla pewnego księcia, zresztą tytułowego bohatera z tej książki, właśnie tak bardzo będę czekać na drugą część. Ale w końcu to jest Okrutny Książę, więc zapytacie, chwila, gdzie jest ten książę w takim razie w całej tej historii? Nasza bohaterka, jak już wspominałam, mierzy się nie tylko z faktem, że ona jest człowiekiem, a cała reszta to są istoty nieśmiertelne, istoty piękne, istoty można by się, byłoby się spodziewać idealne, ale jeszcze trochę takiej się zamieszało w głowie a propos hierarchii społecznej, bo tak się jakoś złożyło. No, książę jest trochę wyżej, no i powiedzmy, że Judy mierzy stosunkowo wysoko. No ja bym się nie odważyła, ale to jest urok tej postaci właśnie. Jakoś tak od połowy tej książki fabuła zaczyna nabierać takiego tempa, że naprawdę nie mogłam się już oderwać totalnie. Jest tu bardzo dużo zwrotów akcji, natomiast ja, patrząc na tę książkę, spodziewałam się jakiegoś romansidła, a szczerze Wam powiem, że romansu była tu naprawdę minimalna szczypta, ale było to dobrze wyważone i bardzo mi się podobał akurat ten wątek. Najlepiej moim zdaniem przeprowadzona tutaj była gra o tron, dlatego że było tutaj bardzo dużo po prostu takich dworskich intryg, trochę takiej nutki szpiegostwa, trochę pracy na własne korzyści, czy innych takich manipulacji, które ja bardzo lubię. Natomiast one zaczęły się rzeczywiście od 1/3 książki, dlatego zdaję sobie sprawę, że początek może być dla niektórych odstraszający, ale w mojej opinii to jest totalnie warte tego, co później ta pozycja Wam przyniesie. Lały się hektolitry krwi. Pewien moment w tej książce mogłabym na spokojnie nazwać rzezią. Jest to coś rzeczywiście bardzo brutalnego. Nie wiem, czy przeczytałabym to, gdybym była 2 lata młodsza. W sensie to nie jest tak, że każda strona jest zaplamiona krwią.
krwią, ale w niektórych momentach jest tego serio sporo i nie wiem, czy ja bym dała radę. Natomiast świat jest taki, że trudno go nie polubić. Wydaje mi się, że to jest już tak właściwie wszystko, co chciałabym wam przekazać o tej książce. Końcówka jest niesamowita, po prostu rozpieprza system tak totalnie i całkowicie i powiem wam szczerze, uwielbiam to. Książka zasługuje moim zdaniem na ocenę 7,5 albo 8 na 10 przez te początkowe problemy z zaklimatyzowaniem się, bo ma ona rzeczywiście trochę wad, pojawiają się tam bardzo często schematy. Powy już można byłoby się spodziewać dla takich fantazy młodzieżowych. One nie gryzą w oczy jakoś szczególnie, ale jednak są, więc wypadałoby wziąć je pod uwagę. Tłumaczenie tej książki jest tragiczne, czasem niektóre słowa nie zlepiają się jakby w całość. Natomiast oceniam książkę za pomysł, za treść rzeczywiście też trochę. Natomiast mam nadzieję, że uda mi się przeczytać to po angielsku w oryginalnym tego wydaniu, bo podobno angielska wersja jest 100 tysięcy razy lepsza, no i na to liczę. A jeszcze czekam na twarde wydanie, to już w ogóle będzie niebo. Jestem w sumie bardzo ciekawa, czy ktoś z was ma w planach przeczytać tę książkę. Ja jak najbardziej nie żałuję, no i jak już wspominałam, wyczekuję drugiej części na maksa. Ale dobra, dziękuję wam jak najbardziej za obejrzenie, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, wpadania na mojego Instagrama, no i dzięki za obejrzenie. Do następnego. Pa!